Hejka kochani, witam Was w pierwszym tutorialu makijażowym na Halloween. Jak widzicie, moją inspiracją była moja tiulowa maska i Wy też byliście bardzo za tym, żebym zrobiła Wam w tym roku Sugar Skull, bo to jest nic innego jak właśnie to. No i zaczniemy może od nałożenia fluidu, już Wam tego nie pokazywałam, no bo fluid nakłada każdy sobie jak chce. No i teraz zaczynam robić taki efekt henny tatuażu, można tak powiedzieć, bo dla mnie taki wyszedł efekt na samym końcu. I tutaj do tego celu użyłam białego eyelinera z NYXa i jak widzicie maluję, przynajmniej staram się namalować podobne wzory, które widnieją na tej właśnie tiulowej masce. Powiem Wam, że makijaż zajął mi naprawdę sporo czasu, bo robiłam go chyba coś około 4 godzin, więc sporo. Nigdy jeszcze chyba tyle makijaż mi nie zajął, ale było warto. Mam taką nadzieję, że Wam się też podoba. No jak widzicie, tutaj wykonuję maziaje, wzorki i różne takie ręczną taką, prawda, robotę. Paseczki, kuleczki, to też już w zależności od Was, to nie musi być dokładnie tak jak na tej masce. Chodzi o to, żebyście mieli miejsca do późnego wypełnienia. Oczywiście, jeżeli podoba Wam się taki efekt, to możecie zostawić sobie samą białą maskę, ale ja chciałam jak zawsze coś innego i stworzyć coś właśnie oryginalnego, dlatego stwierdziłam, że wypełnię całą maskę kolorami. Kolejnym krokiem w tym makijażu jest makijaż oka. I jak widzicie, do tego celu użyłam swojej ulubionej kolorowej paletki z Urban Decay i powiem Wam, że ona jest niesamowita. I powiem Wam, że jeżeli ktoś lubi Halloween i lubi się malować, ale nawet na co dzień, to ta paletka zrobi Wam wszystko, naprawdę, te kolory, łączenia, sam zachwyt. Później, jak widzicie, tutaj premierę miały rzęsy od Kardashianek. Powiem Wam, że nawet nie są takie najgorsze, są twardsze niż inne, ale dały radę, podobają mi się ogólnie ich kształt. No i tutaj, jak widzicie, dodałam jeszcze właśnie zielony na dolne rzęsy tusz od NYXa. No i wypełniłam sobie tutaj te wszystkie miejsca, które miałam kolorami z paletki. I to jest świetne w tej paletce, że ona się mieni, jeżeli teraz to możecie zobaczyć, i tak samo można bardzo fajnie łączyć ze sobą kolory i tworzyć nowe kolory. No i tutaj dodałam jeszcze różowe włosy, no i zakładam naszą maskę tiulową. Maska jest o tyle fajna, że ją możecie założyć tak jakby wszystko do tyłu, czyli cały tiul możecie skierować do tyłu. Jeżeli na imprezie Wam się znudzi albo zrobi Wam się za ciepło, to możecie po prostu być w samym wianku. No i macie piękny makijaż. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda na tegoroczne Halloween. Koniecznie dajcie znać, co o nim sądzicie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli dobrze się ze mną bawiliście, dajcie łapkę w górę, bo napracowałam się przy tym makijażu. No i mam dla Was tutaj niespodziankę, bo mam dla Was taki jeden wianek do rozdania. Najbardziej kreatywny komentarz na temat mojego makijażu zostanie właśnie nagrodzony tym wiankiem. Więc piszcie, lajkujcie i widzimy się w kolejnych filmikach. A ja teraz już Was zapraszam do innych moich filmów. Buziaki, pa!